a to chciałem się w takim razie spytać, co jest takim waszym dniem codziennym, tak? No, jeśli mamy problem, to co, to tak przychodzimy codziennie do pracy, tak? I z jakimi problemami państwo się zderzacie, tak? Co musicie zrobić, żeby te wasze biznesy działały, były nasmarowane, działały codziennie, efektywnie pozyskując klientów, tak? Jak to wygląda państwo? Myślę, że kluczem jest pozyskiwanie kontentu. To jest największe ograniczenie. Również polegające na tym, że należy przekonywać dostawców, twórców treści telewizyjnej, że internet nie jest dla nich zagrożeniem, ale szansą. Że w internecie należy otworzyć się na nowe modele biznesowe, że nie należy kluczowo trzymać się pomysłów na subskrypcję miesięczną, na niezrozumiałe dla klienta końcowego rotacje odcinków, seriali telewizyjnych itd., itd. Również na nowe formy reklamowe. I to jest tak naprawdę nasze największe wyzwanie, czyli dystrybutorzy. I oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za grupę TP i też innych operatorów telko, żeby infrastruktura była jak najlepsza i żeby nasi użytkownicy mogli po prostu oglądać wideo. Przede wszystkim nadal trwa proces edukowania jednak rynku w segmencie wideo do rewelacyjnych możliwości, jakie stwarza ta reklama. Pamiętajmy, że teraz główni gracze tego rynku, tego segmentu operują w technologii flashowej. No, ta technologia zapewnia to, że reklamy, które umieszczamy, nie można zablokować adblockiem. Mają rewelacyjne CTR, bo one są 8-krotnie większe niż tradycyjny display. Jakby tutaj nawet nie trzeba mówić, no, możliwości płynące z tej reklamy są rewelacyjne. Niestety nadal jest jakaś taka... Nie za bardzo możemy to jakby scharakteryzować, ale jakby ta reklama wideo online w dalszym ciągu jest jeszcze pewnym nowym. Jest kilku odważnych, którzy wykupują kampanię, ale jednak to jest taki nasz teraz target, który sobie przyjęliśmy, właśnie edukowanie rynku pod kątem możliwości reklamy wideo, bo to bezpośrednio przekłada się na model, na monetyzację. Z naszej perspektywy, czyli z perspektywy rynku giełdy cyfrowej dystrybucji, to co ja mogę powiedzieć, to że twórcy kontentu, ci jeszcze bardziej z troszeczkę starej daty, bo nie mówię tutaj o tych najmłodszych firmach, które już są nastawione na socjal, na te nowe modele, na mikropłatności, no to jednak jest momentami nienadążanie za tym, co się dzieje na rynku. Ja bym się tutaj zgodził, wręcz niezrozumienie, jest jakiś nowy model biznesowy lub ktoś przychodzi z ciekawym pomysłem, on mówi, nie, no to my chcemy w przypadku chociażby Goga, tak, na początku wielkie zdziwienie, dlaczego wy chcecie bez zabezpieczeń? Mówimy, bo zabezpieczenia zasadniczo nie działają, utrudniają ludziom życie, tak, pokazujemy konkretne fakty, że gra naprawdę z procentowymi wyjątkami, każda nowa gra, która się ukazuje, jest zabezpieczona, tak? Wszyscy w korporacji zakreślają sobie box pod tytułem zabezpieczona, jesteśmy kryci, wszystko jest fajnie. I następnego dnia, czasami tego samego, gra jest na torrentach. Zabezpieczenie jest złamane, gra nie działa. Jeśli dodatkowo to zabezpieczenie utrudnia życie graczowi, to de facto osoba kupująca legalną grę ma troszeczkę gorszy experience, lub czasami znacząco gorszy, niż pirat. To jest po prostu jakiś totalny absurd. Teraz przykład z Wiedźmina, w momencie, kiedy my poinformowaliśmy naszych partnerów, że gra będzie bez zabezpieczeń, strach, panika i chęć ucieczki. I mówię naprawdę szczerze, jesteście szaleni, zwariowaliście, Jezus Maria. No, dlaczego nie spróbować, tak? Oczywiście porozmawiamy o szerowaniu ryzyka, my to ryzyko bierzemy na siebie, natomiast to jest dość dobitny przykład. Drugi przykład, w tej chwili w Londynie jest robiona taka konferencja cyfrowej dystrybucji w listopadzie, ja w tym roku nie byłem, byłem w zeszłym roku, ona była robiona po raz pierwszy przez taką branżową grupę MCV. No niby gry, cyfrowa dystrybucja, no to wszystko razem, wspaniale, tak? Wniosek z moich obserwacji z tej konferencji, większość ludzi, która tam przyszła, bo tam przedstawicieli wielu dużych wydawców, kompletnie nie miała zielonego pojęcia, co się dzieje, gdzie ten rynek idzie, jakie są modele, a jakby druga grupa znacznie mniejsza, to były firmy, które tworzą te nowe trendy, tak? Czyli chociażby firma Playfish, która de facto w zeszłym roku po tej konferencji, a dwa miesiące potem kupiła ją Electronic Arts za $300 milionów, też żeby kupić od nich ten know-how. Czyli tradycyjne firmy nie nadążają za tym rynkiem, tworzą się nowe firmy, startupy bardzo często, które w bardzo krótkim czasie opanowują ten rynek i tworzą nową jakość i nową wartość, tak? A tutaj tak naprawdę na tym rynku content rządzi, plus sposób dostarczenia, najbardziej wygodnym tutaj przykładem iPhone czy iPad, tak?
Nie było kiedyś takiego rynku, on był strasznie posegmentowany, te gry na komórki to był naprawdę duży problem. W tej chwili mamy standard i wszyscy grzecznie kupują, gry sprzedają się w milion. Jeżeli byśmy mówili o muzyce, konkretnie kwestie dotyczące platform radiowych, bo to jest temat mi najbliższy, to właściwie ja mogę powiedzieć o trzech problemach, jeżeli mówimy o takich codziennych kłopotach. Pierwszy problem, który my napotykamy, jest taki, że mimo tego, iż platformy radiowe właściwie w Polsce już trochę okrzepły i istnieją na rynku od kilku lat i już są przewidywalne w pewnym sensie, mają konkretne dane, to nadal z reklamodawcami mamy problem, dlatego że duże koncerny, duże firmy są obsługiwane przez domy radiowe. W domach radiowych są wydzielone oczywiście grupy do obsługi radia, do obsługi internetu, do obsługi telewizji. No i jeżeli od nas przychodzi człowiek i mówi: dzień dobry, mamy takie a takie liczby, reprezentujemy tylu a tylu użytkowników, jesteśmy radiem, a to radio, to oczywiście proszę, zapraszamy do działu radiowego. Tam pan z działu radiowego mówi: ja nie halam, ale wy nie jesteście radiem, jesteście internetem. Więc przeskakujemy do internetu i zaczyna się ping-pong. I w efekcie po całym dniu negocjacji wychodzi przedstawiciel handlowy z niczym. To jest taki pierwszy przykład, więc mogę powiedzieć, że branża jeszcze nie do końca wierzy w to, co platformy radiowe i co muzyka w streamie może ze sobą nieść. Druga sprawa to jest właściwie brak standardu badawczego. Znaczy my jako radio oczywiście jesteśmy w tym momencie w megapanelu i jesteśmy liczeni jako strona internetowa, jako aplikacja, ale nie do końca te dane odzwierciedlają rzeczywistość. I my już od jakiegoś czasu staramy się wymyślić sposób wraz z innymi partnerami, żeby ten standard badawczy wreszcie zaistniał, dlatego że właściwie tym standardem na rynku, jeśli chodzi o radio, to jest badanie radiotrakowe realizowane na potrzeby Komitetu Badań Radiowych, jest to badanie telefoniczne realizowane przez SNBKRC, jest to badanie zwykle deklaratywne. Czyli dzwoni pan pani, pyta się, jakiego radia pan dzisiaj słuchał, a on mówi: no może RMF. No to pani zaznacza RMF i tak leci, więc prawdopodobnie zaryzykuje twierdzeniem, że właściwie część tych danych, które są w radiotraku, nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość. Przykładem jest RMF, który właściwie bardzo wywindował w pewnym momencie na swojej wielkiej kumulacji. Żeby można było wygrać, to trzeba było w czasie rozmowy telefonicznej powiedzieć: słucham RMF czy RMF FM, najlepsza muzyka. I ktoś jak dzwoni, czego pan słucha, no to osoba, która rozmawia przez telefon, no to dzwoni do mnie pan z RMF-u, na pewno wygram wielkie pieniądze, to nie, to pani z SNBKRC, ale pewnie Krzyżyk już zaznaczyła. Część ludzi w ogóle nie wie, jakiego radia słucha. W internecie jest troszeczkę inaczej, dlatego że wszystko jest łatwo policzalne. Można zidentyfikować użytkownika, można go w jakiś sposób określić, no ale nadal nie mamy jednego standardu, który by to zbadał, dlatego dla reklamodawców często zdarza się tak, że oni te dane, które mają udostępnione, nie do końca nie wierzą, bo je nie podają wyniki strony, nie podają streamów. Te standardy są w tym momencie 2, za chwilę będzie ich 8. Niewykluczone, że będzie bałagan w tej kwestii. No i trzeci problem, myślę, że każdy, kto się spotkał z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czyli popularny ZAIKS, który ma troszeczkę archaiczną strukturę i jeszcze bardziej archaiczne metody wyliczania jakichkolwiek stawek, przez to prowadzenie nowego jakiegoś... Tak. Dlatego na WP jest tak mało teledysków. Dokładnie tak. Znaczy ZAIKS nie rozumie, że lepiej jest pobrać mniejsze pieniądze, a w większej skali, a oni wolą przedstawić stawkę, która po prostu jest zabijająca na początku i każdy normalny menadżer, jak ją widzi, jak przelicza, to stwierdza: sorry, ale to się nam nie opłaci. Więc póki ten mechanizm się również nie zmieni, to ta rozrywka muzyczna w internecie będzie gdzieś tam na konstancie. Ja tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, bo akurat pewnie zgadzam się z kolegami, to jest jakby problematyka innych segmentów, ale cały czas to jest to jakby niezrozumienie internetu jako tej krainy piractwa. Tutaj wszystko ucieka, jest za darmo. My wam tam nie damy żadnego filmu ani żadnego programu, bo to ucieknie, jakie DRM-y i tego typu pytania. Natomiast ja powiem szczerze, my już w 2008 roku byliśmy tym tak totalnie zmęczeni, że stwierdziliśmy po prostu, pierwsze, rynek tradycyjnych nadawców liniowych kompletnie nie kapuje tego, jakby w jakim obszarze działamy, jakiego typu to są produkcje. To są zupełnie inne programy. Internet woli inne budowanie fabuły, zupełnie inny timing tych produkcji. Jakby nie rozliczamy się na długość audycji. No, wszyscy tutaj wiemy, jaka jest tego specyfika. Można powiedzieć, zdecydowaliśmy się na pójście taką drogą, no, z uwagi na to, jak nasza grupa wyglądała. Prawda, nie mieliśmy pleców dużego koncernu, nie byliśmy jakby w ramach grupy mediowej, nie działaliśmy z nami, mogliśmy naturalnie pozyskiwać jakby kontentu wideo, więc
stwierdziliśmy, no trudno, robimy samemu, prawda? Postawiliśmy na nogi własną ekipę, własne studio multimedialne. No, nadawcy telewizyjni by się wkurzyli, bo to jest dewaluacja może słowa studio telewizyjne, ale no bądź co bądź pomalowaliśmy ścianę na zielono, prawda? Zaczęliśmy kręcić na green screenie, chłopaki się nauczyły After Effects, ale jakoś to poszło, prawda? Co się okazało bardzo szybko, no, programy, które kupowaliśmy od nadawców liniowych za horrendalne sumy, kompletnie nie spinające się w naszym modelu jakby biznesowym, zaczęły przynosić kilkakrotnie większą klikalność. No, takie przykłady, może nie będę wymieniał w prezentacji, rzucę to, zapraszam, ale około ćwierć miliona odtworzeń każdego odcinka takiego programu, który był dedykowany sieci robiony w partycypacji z internautami. Te programy de facto one nie stanowiły większości bazy. Ja tutaj posługuję się takim parametrem, to jest 3-4%. My sobie to ostatnio przeliczyliśmy. To jest content, który generuje naturalnie ekipa realizacyjna, bardzo skromna, ale ten content wewnątrz platform Wirtualnej Polski generuje trafik 65% całości tego, co się tam dzieje. Także jest to jakby wstrzymany model, to jest obejście tego, co się dzieje. I też pytanie, dlaczego wirtualna tak na razie jakby nie wchodzimy inwazyjnie w VOD. To VOD w tym znaczeniu długich, legalnych klipów, programów w całości z możliwością no właśnie zabezpieczenia DRM-ami i tak dalej. Jakby czekamy na to, aż się rynek wyedukuje. My po prostu już nie mamy siły przecierać tego szlaku. Cieszymy się, że konkurencja podjęła tą rolę i szczególnie konkurencja, która ma bardzo mocne plecy w postaci no właśnie swoich grup mediowych, gdzie łatwiej przekonać w ogóle, prawda, do tego, że da się to wdrożyć. Także dołączymy się do gry niebawem, ale co obserwujemy to było. Jako człowiek, który ma te szerokie plecy, mogę powiedzieć, że jeszcze ważny jest standard badawczy. Otóż, kiedy chcemy zobaczyć, kto jest największy na rynku wideo online w Stanach, wchodzimy na Comscore i widzimy. Liczba użytkowników, zasięg, liczba streamów. A co mamy w Polsce? Nikt nie wie tak naprawdę, kto jest największy na tym rynku. Nasz wspólny konkurent jest jaka aplikacja i ktoś zrozumie, dlaczego jest jaka aplikacja. Nie ma podsumowania ilości streamów, nie ma zliczonego czasu, tak jak należy. Czasu oglądania wideo przez użytkownika w danym dniu. I dopóki nie będziemy mieli takiego standardu, do tego momentu będzie bardzo też trudno edukować reklamodawców i też klientów na partnerstwo, na produkcję programów. To jest bardzo ważne. Nam jest trochę łatwiej, bo mamy te plecy naszego partnera, naszego inwestora, tak? Ale innym jest trochę trudniej. Chciałem dwa słowa się odnieść co do standardów podawczych. To widzę, że rynek wideo jest w znacznie lepszej formie niż rynek gier, ponieważ bada się tylko sprzedaż detaliczną. I te wyniki oczywiście w zależności od platformy, natomiast konkretnie mówiąc o PC-cie, są słabe. Tak? W Stanach są spadki sprzedaży. Tylko, że nikt nie bada sprzedaży w cyfrowej dystrybucji, ponieważ nikt tych danych nie udostępnia. I to jest, mówię tylko o sprzedaży takiej docelowej, czyli po prostu zamiast pudełka w sklepie ściągamy grę, płacimy jakąś tam pełną cenę lub średnią cenę za nią. Czyli z synonimu sprzedaży retailowej, tylko że w świecie online'owym, w świecie cyfrowym. Natomiast tak, te wszystkie pay-per-play, wszystkie mikrotransakcje, World of Warcraft, tak, to rynek sam sobie. Tego nikt nie ogarnia, nie ma żadnego systemu trakującego. Są jakieś tam nieśmiałe szacunki, które są astronomiczne, pokazujące, że rynek PC-towy jednak rośnie, z czym ja się w zupełności zgadzam. To widzę chociażby po tym, co się dzieje na GOG-u. Natomiast to tylko pokazuje, że jest pewne stare, tak, stare, takie policzone, uporządkowane, stary system. Ten system, no po prostu każdy już zna inside out, w każdym kraju jest jakaś instytucja, która to bada, wszystko jest zaszufladkowane. Natomiast tutaj postęp następuje tak szybko, że bardzo ciężko jest to ogarnąć. Ja nie za bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób ktoś miałby to liczyć. A jak już zacznie liczyć, to pewnie pojawi się coś nowego, co będzie niepoliczone i wtedy te dane już się nie będą do niczego nadawać. Natomiast moje takie ogólne podsumowanie, patrząc też na nasze doświadczenie, jest takie, że stare wypiera nowe i ten, kto tego nie zrozumie, nie załapie się w pewnym czasie na ten odjeżdżający pociąg, no to po prostu odchodzi w niebyt, odchodzi w niepamięć, ale z prawdziwą przyjemnością będziemy jej gry nadal sprzedawali na GOG-u.